Rolnictwo to szczególny dział gospodarki, którego zadaniem jest dostarczenie płodów rolnych. Ma ono ogromne znaczenie dla naszego zdrowia i życia, bo bez żywności po prostu nie możemy żyć. Unia Europejska od lat wspiera ten sektor, transferując ogromne środki na rzecz rozwoju rolnictwa w krajach wspólnoty, rozwój badań czy na wdrażanie innowacji w rolnictwie. Rolnicy mogą również liczyć na tak zwane płatności bezpośrednie. Dopłaty w Unii Europejskiej funkcjonują od lat, jeszcze przed tym czasem, kiedy polscy rolnicy czy Polska jako państwo wstąpiła do Unii. I zasady przyznawania tych dopłat się zmieniały. Zmieniała się też filozofia samego dotowania w ten sposób rolnictwa. Początkowo rzeczywiście było to wsparcie produkcji. Wsparcie udzielane po to, żeby ta produkcja zwiększała się, żeby było zapewnione bezpieczeństwo żywnościowe Europy, żeby Europie nie groził brak żywności. Później okazało się, że wspieranie tych rolników w formie dopłat do produkcji, które powodowało też wzrost produkcji, robiły się problematyczne. Były nadwyżki żywności, nadprodukcja. No i znowu trzeba było się zastanowić, co z tym fantem zrobić. Jednocześnie zwiększanie produkcji, intensyfikowanie produkcji wymagało też użycia większej ilości środków do produkcji, czyli nawozów, środków ochrony roślin, co też niekorzystnie odbijało się na środowisku. Niektóre państwa unijne rzeczywiście mają duży problem ze środowiskiem naturalnym na obszarach wiejskich i to są problemy spowodowane w dużej części przez intensyfikację rolnictwa. Rolnicy nadal będą wspierani przez Unię, ale zmienia się nieco idea wsparcia, która poza zapewnieniem bezpieczeństwa żywnościowego i zwiększaniem rentowności rolnictwa ma również brać pod uwagę ochronę środowiska i łagodzenie zmian klimatycznych. Jest takie przekonanie, zresztą prawdziwe, że rolnik gospodarując na określonym areale ziemi jest gospodarzem tego terenu, ale też dba o tą część przyrody, na której prowadzi swoją działalność rolniczą. A ponieważ obszary wiejskie to jest jednak w większości państwa jest ponad 90% obszaru państwa, więc ta działalność rolnicza ma bardzo duże znaczenie. I teraz odpowiednie prowadzenie tej działalności rolniczej w sposób taki, który szanuje wymogi ochrony środowiska, szanuje też kwestie związane z ochroną klimatu i zapobieganiem tych zmianom klimatu ma bardzo duże znaczenie dla całego społeczeństwa. Nie tylko dla tego rolnika, który prowadzi tą działalność rolniczą, ale dla całego społeczeństwa, bo jest to dobro społeczne, ten obszar wiejski. I rolnik w zamian za to, że właśnie prowadzi tą produkcję rolniczą zgodnie z wymogami ochrony środowiska, dba o to środowisko, dostaje za to określoną ilość środków finansowych. Te środki mają mu tak naprawdę zrekompensować te utracone korzyści, które miałby, gdyby tą produkcję prowadził w sposób inny, bardziej intensywny, bez właśnie uwzględniania potrzeb środowiska. Jest to taka rekompensata właśnie za to właściwe gospodarowanie środowiskiem. Bardzo ważne, bo dbanie o tą bioróżnorodność terenów wiejskich, czyli zachowanie różnego rodzaju upraw, czy też prowadzenie hodowli zwierząt, nie takie jednostronne, tylko ukierunkowane na to, co się najlepiej tak naprawdę sprzedaje, ale zachowanie tego bardzo szerokiego wachlarza i upraw i hodowli zwierząt jest ważne z jednej strony dla społeczeństwa, z drugiej strony zapewnia też żywotność obszarów wiejskich, czyli nie mamy tych terenów opuszczonych przez mieszkańców, które po opuszczeniu też ulegają degradacji niestety. I za to właśnie są te dopłaty, za to wspieramy rolników. A co jest też chyba jednak w tej chwili najważniejsze, w tym momencie, kiedy toczy się wojna za naszą granicą i sytuacja zmienia się dosyć szybko i tak naprawdę nie wiemy do końca, w jakim kierunku będzie zmierzać, to jednak to bezpieczeństwo żywnościowe jest bardzo, bardzo ważne. To, czego może wcześniej tak nie docenialiśmy jak w tej chwili, ale to, że jesteśmy samowystarczalni, jesteśmy w stanie się sami dobrze wyżywić i też mamy nadwyżki, które możemy wyeksportować, to jest naprawdę bardzo, bardzo ważne. Biorąc pod uwagę cele nowego programu wspólnej polityki rolnej na lata 2023-2027, jasno wynika, że Unia Europejska mocno stawia na ochronę środowiska i zatrzymanie postępujących zmian klimatycznych. Ta nowa perspektywa rzeczywiście większą tutaj uwagę temu poświęca. Mamy
tym oczywiście nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej w planie strategicznym dla wspólnej polityki rolnej. Mamy po pierwsze dopłaty bezpośrednie do produkcji, które bardzo dużej zmianie ulegają od tego roku, bo mamy tą część taką jakby tą zasadniczą, którą rolnik dostaje po spełnieniu określonych wymogów obowiązkowych i mamy tą część dodatkową, czyli właśnie jako schematy, które są takim jakby, to są te same wymogi, tylko wzmocnione, które są obowiązkowe, ale są wzmocnione, niektóre są dodane i za te jako schematy rolnik może uzyskać dodatkową płatność i rolnicy są dosyć zainteresowani korzystaniem z tych jako schematów, ponieważ jeżeli nie podejmą tych dodatkowych zobowiązań, to ta dopłata dla nich może być trochę niższa niestety. A z kolei realizacja odpowiednich ekoschematów, bo te ekoschematy dotyczą nie tylko produkcji roślinnej, ale także produkcji zwierzęcej, czy tak zwanego dobrostanu zwierząt, na co w tej chwili się też dużą uwagę zwraca, na to właśnie dobre traktowanie zwierząt gospodarskich, zapewnienie im dobrostanu. I za to są określone dodatkowe płatności. I w tej chwili rolnicy akurat są w trakcie składania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Jest kampania przyjmowania tych wniosków. A ponieważ jest duża zmiana, więc my te wnioski dla rolników oczywiście wykonujemy, są w tym roku bezpłatne, ale wymagają też większej ilości czasu, który musi poświęcić rolnik i doradca sporządzający wniosek. I tu rolnicy muszą dobrze przemyśleć, które z ekoschematów wybrać i realizować w swoim gospodarstwie. Bo to jest określone zobowiązanie, które będzie też kontrolowane. I to naprawdę jest decyzja, którą trzeba dobrze przemyśleć. Są to zobowiązania jednoroczne, czyli rolnik w tej chwili pewnie jest mu łatwiej zdecydować się, przeanalizować i określić, które z tych zobowiązań może realizować. Ale mamy też zobowiązania wieloletnie, czyli na przykład program rolno-środowiskowo-klimatyczny, gdzie te zobowiązania są już pięcioletnie. Już są jeszcze dodatkowe wymogi inne, które można realizować. Te wszystkie wymogi tak naprawdę się koncentrują na ochronie środowiska na obszarach wiejskich, na zapobieganiu zmianie klimatu, zachowaniu tych starych odmian roślin, starych ras zwierząt. Tutaj, no i oczywiście też jest rolnictwo ekologiczne, bardzo, bardzo szeroko tutaj wspierane. I tu rolnicy też chętnie korzystają z tych środków, bo wiedzą, że mają zagwarantowany określony poziom płatności co roku. Nie jest to łatwe zobowiązanie. Trzeba się na tym zdecydować, potem trzeba tych wszystkich wymogów przestrzegać, ale przez 5 lat też mają taką stabilizację, że co roku ta płatność dodatkowa do ich gospodarstwa spłynie. Sporo interwencji dotyczy ochrony zasobów wody, gleby i powietrza, ale także ma związek z przeciwdziałaniem suszy. Być może większa liczba rolników zdecyduje się na zalesianie terenów czy tak zwane zadrzewienia śródpolne. Niewykluczone zatem, że krajobraz Polski będzie się nieco zmieniał. Miejmy nadzieję, bo też to wszystko zależy od terenu, bo są gleby bardziej wrażliwe, mniej wrażliwe na erozję wodną, erozję powietrzną i w ogóle na erozję wodną, ale mamy też coraz większe problemy z wodą. Czyli cierpimy z jednej strony okresowy nadmiar wody, w innych okresach jest zdecydowany niedobór, susza i realizacja tych różnych zobowiązań i rolno-środowiskowych i innych w formie na przykład tych zadrzewień śródpolnych czy tworzenia oczek wodnych, innych takich terenów przyrodniczych, to ma bardzo duże znaczenie dla właśnie taką stabilizację tych warunków wodnych w środowisku, czyli zatrzymanie tej wody w środowisku i potem takie, wtedy kiedy jest szczególnie nadmiar, a potem takie stopniowe uwalnianie tej wody i zapobiega też takim właśnie sytuacjom jak erozja wieczna. Czasami widzimy takie obrazki, jak jest pole uprawione, jeszcze nie ma tak roślinności, lub ona jest taka bardzo mała, jest wiatr i nad tym polem się unoszą kłęby pyłu. Wręcz to jest czasami w formie takich burz piaskowych o niedużym nasileniu, ale są to bardzo niekorzystne zjawiska, taka erozja powietrzna. Bardzo źle wpływające na glebę i na potem uzyskiwane plony, więc to tworzenie wszelkich takich obszarów przyrodniczych temu zapobiega i mam nadzieję, że dzięki temu uda się powstrzymać lub też spowolnić te niekorzystne zjawiska, które następują w przyrodzie. Nawet tutaj wracając do tego programu rolno-środowiskowego, tam też są takie działania, które na przykład nazywają się ogródki bioróżnorodności, gdzie rolnik może na określonym areale taki ogródek sobie stworzyć i tam jest taki wymóg, że musi mieć co najmniej 20 gatunków roślin na tym terenie uprawianych i to są gatunki z listy, czyli to są takie gatunki rzadkie, korzystne dla środowiska, często są to rośliny właśnie miododajne,
w ogóle za zakładanie użytków miododajnych też są dodatkowe płatności, więc tutaj z jednej strony zachowujemy tą bioróżnorodność, jeżeli chodzi o te zasoby roślin, a z drugiej strony też dajemy pożytek dla pszczół, gdzie te pszczoły mogą rzeczywiście na tym terenie się wyżywić. Są pasy kwietne, które się też zakłada na użytkach rolnych. To wszystko też się wiąże z wyłączeniem tych gruntów rolnych z produkcji, co jednak ogranicza dochody rolnika i w zamian za to jest ta dodatkowa płatność. Na pewno nie są to łatwe działania, ale miejmy nadzieję, że u nas rolnicy będą z nich korzystali tam, gdzie będzie to możliwe i korzystne i dla środowiska, i dla samego rolnika. Dbałość o różnorodność biologiczną i wydajne gospodarowanie zasobami naturalnymi, takimi jak woda, gleba, powietrze, mają zapewnić ochronę tych bezcennych dla naszego życia bogactw. Zrównoważone podejście do rolnictwa pozwoli przyszłym pokoleniom korzystać z tych zasobów naturalnych na podobnym poziomie jak dotychczas. Odejście od nawozów sztucznych, chemicznych środków ochrony roślin, wykorzystywanie nawozów naturalnych to tak naprawdę powrót do dawnego rolnictwa. Na pewno do tego wracamy, do stosowania choćby nawozów naturalnych, ze względu na to, że po pierwsze ceny nawozów mineralnych są wysokie, po drugie rzeczywiście rolnicy, którzy prowadzą tą bardziej intensywną produkcję roślinną i nie mają produkcji zwierzęcej, czyli nie mieli w swoich gospodarstwach obornika, zauważyli, że jednak brak tego obornika, brak nawozów naturalnych jest niekorzystny dla gleby. Bo tak naprawdę ta masa organiczna dostarczana do gleby, ona buduje tą całą strukturę gleby, dzięki czemu ona ma lepsze warunki wodne, lepsze warunki powietrzne, lepiej wzrasta też ten zawartość tego najważniejszego składnika, czyli próchnicy w glebie. Bez tego trudno jest odpowiednią kulturę gleby zapewnić. A wracając do rolnictwa ekologicznego i tej właśnie tej różnorodności, bioróżnorodności w gospodarstwach ekologicznych, część ekologów twierdzi, że chwasty to są lekarze roślin i to zachowanie tej takiej równowagi w gospodarstwie, równowagi biologicznej jest bardzo ważne. Moje przekonanie jest takie, że wszyscy nie mogą tego robić, bo rzeczywiście byśmy mieli duży problem z żywnością, mielibyśmy problem z brakiem żywności, bo na świecie rzeczywiście ten dobór żywności jest. Ale myślę, że te dwa rodzaje produkcji, sposoby prowadzenia produkcji, czyli i rolnictwo ekologiczne, i rolnictwo konwencjonalne, one mogą ze sobą doskonale współistnieć. Rolnictwo konwencjonalne, które daje tą największą masę towarów rolnych, prowadzone zgodnie z wymogami, ono jest jak najbardziej też dla nas korzystne. A rolnictwo ekologiczne tutaj daje szansę na jakby dostarczenie klientom tych produktów żywnościowych o trochę innej jakości, na pewno też bardzo korzystnie wpływa na środowisko, na zachowanie tej bioróżnorodności. Często też w gospodarstwach ekologicznych uprawia się te stare odmiany roślin, hoduje się stare rasy zwierząt, więc to jak najbardziej jako ten zasób, ten genetyczny dla rolnictwa na przyszłość jest bardzo, bardzo ważny. I tutaj jakby nie ma sprzeczności między tymi dwoma rodzajami produkcji. Jest sprzeczność między tym intensywnym rolnictwem przemysłowym, bez jakby żadnych ograniczeń, nie zważającym na wymogi ochrony środowiska, wielkoobszarowe uprawy, monokultury. To jest problem, ale normalne rolnictwo konwencjonalne, zrównoważone, to jak najbardziej jest wskazane. Wspólna polityka rolna finansuje wiele działań związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich. W końcu około 90% Europy to właśnie tereny wiejskie. Poza dopłatami bezpośrednimi dla rolników, ogromne fundusze będą przeznaczone na rozwój i modernizację gospodarstw rolnych, rozwój przetwórstwa, rozwój biznesu na terenach wiejskich, a także na wspieranie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, czy odtwarzanie i ochrona ekosystemów powiązanych z rolnictwem i leśnictwem.